przypominamy tak nieśmiało tylko, że dzisiaj piątek 13, ale to zostawiamy, bowiem też obchodzimy Światowy Dzień Dobroci. Tak, bądźmy dobrzy dla siebie, w szczególnie tak beznadziejnych w sumie czasach, które nastały w tym roku. Bądźmy dobrzy dla siebie. Więc co wam pozostaje? Po prostu dobroć. Emanować dobrocią. Tak, emanować dobrocią. Mieć dobre serce, otwarte dla wszystkich ludzi. I ja na przykład dla pana Roberta też mam bardzo otwarte serce, bo napisał do nas tak. Nie jestem dziś na sile, aby zadzwonić. Czytałem w nocy Adama Mickiewicza ze szwagrem, bo mu się córeczka urodziła. Pozdrawiamy szwagra. Okay. Gorące buziaki dla mojej kochanej żony Magdy. Kocham cię, skarbie, i nasze dzieci. Kolejne maleństwo za chwilę na świecie. Czekamy na ciebie. No ale żeby nie przynudzać, pisze pan Robert, tak przy piątku poproszę pana Jareckiego, to do ciebie, o jego kawałek Jarecki Kochanie. Prowadzi mnie przez życie i wytańczyłem z tą piosenką drogę do szczęścia. Dzięki, stary, za to. Ojej, wow. Bardzo miło. Bardzo dziękujemy serdecznie. Leje mi pan miód na serce.